Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie i zapraszam. Widzimy się na pierwszej części naszych warsztatów karteczkowych Pastelowa Wielkanoc. Dzisiaj karteczka z kurczaczkami. W następny piątek o 20.00 zrobimy sobie tą z króliczkami, a za dwa tygodnie również w piątek o 20.00 karteczkę z owieczką. Witam serdecznie wszystkich. Gdyby ktoś jeszcze nie widział wstępu, to ja pozwolę sobie. Komentarzu Teraz wkleić ten filmik, który umieściłam kilka dni temu w ramach przygotowań, czyli co trzeba sobie przygotować, gdyby przez przypadek ktoś jeszcze tego nie widział. Z czego się składa kit, jakie wycinanki sobie przygotować należy, tego nie będę już dzisiaj powtarzać. Dlatego odsyłam Was tutaj do tego filmu. To jest link na YouTube, na mój kanał YouTube. Dlatego też od razu je zachęcam do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeszcze chwilkę zaczekamy, żeby nam tutaj więcej osób mogło dołączyć. Na razie odkładam sobie moje karteczki na bok, te, które będziemy robić za tydzień i za dwa tygodnie. Cześć, cześć, dobry wieczór, jeszcze witam się z Wami. Mam tutaj straszne opóźnienie na telefonie, muszę sobie to jeszcze raz włączyć. Teraz już jestem, bo widziałem cały czas jeszcze tytuł i, i napis, ale już teraz Was widzę. Także witam, witam serdecznie. Słyszycie mam nadzieję, bo ktoś pisze, że film bez dźwięku. Tak, bo intro byłoby z muzyczki. Facebook potrafi się przy, przy, no, przyczepić do tych muzyczek, więc ostatnio stwierdziłam, że już wolę. Y w ciszy początek mieć niż miałby być potem ten film blokowany, więc dlatego takie intro bezdźwięczne można by powiedzieć. Dobry wieczór, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Karteczka, już wiecie jaką będziemy robić, ja sobie ją tutaj tak z boczku postawię, żeby móc odwzorowywać to, co wcześniej było zrobione. Wycinanki. Wycinanki, które też zamieściłam w wydarzeniu, to będziemy, będą nam one dzisiaj potrzebne. Jeszcze jeden element y, zgapiłam. Okazało się, że jeszcze powinna być ta mag mag magnolia y, również do tego zestawu, więc zanim zaczniemy, macie tutaj jeszcze chwilkę, żeby sobie odszukać. W wycinankach były dwie, więc ta mniejsza nam dzisiaj będzie potrzebna. Więc to dokładam i daję Wam jeszcze dosłownie dwie minutki na odszukanie. Witam serdecznie, cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że jesteście. Wycinanki, a jeszcze baza oczywiście. Wycinanki już wiemy. Przypominam też o taśmach, no bo karteczki 3D, takie wiecie, wypasione grubaski, wymagają taśm. U mnie niebieska to jest taśma 1 mm, celowo w innym kolorze, żebyście wiedzieli, który aktualnie rozmiar naklejam, i biała 3 mm, czyli powtarzam, niebieska 1 mm i biała 3 mm, specjalnie kolorami się różnią. Tak będzie po prostu łatwiej nie będę musiała tak jakby pilnować tego, żeby koniecznie nie zapomnieć o tym, jaki akurat rozmiar przyklejam. Witam, witam. Tutaj imiennie nie wymieniam, bo jest was naprawdę dużo. Jestem wdzięczna za wszystkie komentarze i aktywność. Za wszelkie udostępnienia i o nie proszę. Dla trzech osób aktywnych i udostępniających na pewno będzie jakaś niespodzianka. Pomyślałam, że, be, że będzie to kartka na Wielkanoc ode mnie. Czyli tutaj jedna z tych trzech kartek poleci do. Osoby, osób właściwie, bo jedna kartka to jest dla jednej osoby, druga dla drugiej i trzecia dla trzeciej, plus oczywiście jakaś niespodzianka, więc to nie będzie tylko karteczka ode mnie z tych warsztatów, ale także na pewno jakiś upominek, dlatego trzy osoby, każda dostanie inną karteczkę. A może zobaczymy. Może będzie ich sześć w sumie, bo będę miała sześć kartek, bo każdą mam dwa razy. Więc w sumie podwajam nagrodę. Będą, będzie sześć niespodzianek, czyli sześć karteczek: dwa razy z króliczkiem, dwa razy z owieczką i dwa razy z kurczaczkiem, czyli sześć osób otrzyma ode mnie kartkę na Wielkanoc, plus niespodziankę. Dlatego liczę na, wasze, na Waszą aktywność podczas warsztatów. Dobra, odkładamy sobie to jeszcze raz. Karteczka na bok i bierzemy się za bazę. Potrzebujemy dwie kartki, to na pewno. Gdybyście mieli jakieś pytanie, ja postaram się. Tutaj wyłapywać, przynajmniej na tym początkowym etapie, kiedy jeszcze nie jest tak bardzo to wiecie, pracochłonne i wymaga takiego skupienia, bo sama baza, jak wiecie, nie jest problematyczna do wykonania. Ja akurat robię w ten sposób, że składam sobie na pół, po prostu składam kartkę na pół, nawet nie biguję, po prostu ją składam. Dociskam palcami. Najważniejsze, żeby tutaj ta krawędź prawda, z jednej strony góra dół była równa, następnie dociskamy sobie tutaj kością, żeby ta krawędź już była taka porządnie dociśnięta, nie tylko samym palcem, i teraz, jeżeli nie mamy narzędzi, takiego Ułatwiającego bardzo, bardzo pracę, więc polecam, jeżeli ktoś nie ma, czy trymer, czy gilotyna, to już myślę dowolnie. No to musimy sobie zaznaczyć linijką, ołówkiem ten rozmiar. Bazy, który będzie nam potrzebny. Ja mam tutaj karteczkę pomocniczą, na której będę zapisywała wymiary. Czyli tutaj, jeśli chodzi o bazę, tą taką część rozkładaną, to będą to wymiary 10,5. Od tego zaczniemy. Ja tutaj najpierw pokażę jak to zrobić dla osób, które nie mają trymera czy gilotyny, czyli ustawiam sobie tutaj i zaznaczam ołówkiem kreseczkę 10,5 cm. To robimy malutki znacznik, który potem będzie łatwo zetrzeć prawda gumeczką, to samo na dole. 10,5 zaznaczamy Kreseczkę. Jeżeli my mamy taką dodatkową matę z podziałką, ja kiedyś miałam taką, teraz już nie mam, nie używam tego, to oczywiście można było dodatkowo wykorzystać jeszcze te linie, które są narysowane na macie. Ale jeżeli nie mamy, to wystarczy nam teraz tutaj te dwa punkty, które zaznaczyliśmy połączyć po prostu linijką. No i przy użyciu ostrego nożyka czy też skalpela, czy też takiego do tapet. Oczywiście ja tego nie będę cięła, bo nie mam podkładki, no ale chcę pokazać. Czyli tutaj przykładam linijkę równiutko z tymi moimi kreskami. Dociskam dobrym ciężarem, bo to jak za lekko to się przesunie. No i oczywiście tniemy sobie tutaj wzdłuż linijki, prawda? Przecinamy. Nic prostszego. Jeden wymiar, jedno cięcie, ale tutaj będzie jeszcze u nas troszkę inaczej, bo ta DLK u mnie zawsze jest krótsza. Czyli nie długość kartki A4, złożonej w sensie ta, którą mamy teraz, tylko 25 cm. 20 Dlatego, że po prostu po pierwsze wykorzystujemy mały bloczek. I to ładniej wychodzi wtedy, tak jakby proporcjonalnie, a robiąc z dużych arkuszy, bo jeżeli ktoś, prawda, e, robi, słuchajcie, na dużych papierach, niekoniecznie musicie mieć przecież mały bloczek. Taki, taki e, wiecie, te 6x8 cala. Możecie wykorzystywać duże papiery i wtedy, mając tą bazę 10,5 na 20,5, macie dużo efektywniejsze i ekonomiczniejsze wykorzystanie papieru. Ania pyta, gdzie kupiłam nożyk. Nie pamiętam, natomiast to jest on jest nawet jakiś firmowy, ale nie pamiętam. Nie powiem Ci teraz. Hm. Musiałabym odszukać. To jak bardzo chcesz wiedzieć, to napisz do mnie, ja sobie odszukam tą firmę, bo kojarzę po logo, natomiast nie potrafię Ci teraz powiedzieć. Więc gdybyś chciała, to później Karolinka pisze, a widzisz, tak mi się wydawało, że delikatnie inne proporcje niż w DLK z bazy. Tak, wracając do tego, dlaczego tak jest. Jak sobie weźmiecie arkusz 30 na 30, tak on ma 30,5, czasami różne są te wymiary, no ale taki standardowy to jest 30,5 na 30,5, prawda? Czasami tam się różnią odrobinkę. No to jak sobie podzielimy. Wymiary takiej kartki, y, później będziemy oklejać papierem skrapowym, bo to jest baza, prawda? To jest baza. I jeżeli będziemy później oklejać to papierem skrapowym, ja robię 4 mm rameczkę. Więc w tym przypadku papier skrapowy będę docinać 10 i 1 razy 21. I to jest papier ozdobny. Prawda? I teraz, mając ten wymiar, możemy z jednego arkusza 30,5 na 30,5 wyciąć cztery takie kawałki, czyli 1, 2, 3, tak jakby w pionie, i ten pasek, który nam zostanie po odcięciu 21, również będzie czwartym. I w ten sposób mamy cztery kawałki. A jeżeli mamy bazę taką standardową, czyli dłuższą o te 0,5 cm, to ten pasek na dole już jest za krótki i nie możemy go wykorzystać, więc to jest dużo bardziej ekonomiczne wykorzystanie i stąd ten mniejszy wymiar. No dobrze, to jak już wiemy, pewnie każdy kto już nawet ciął na macie nożem, to już sobie z tym poradził, więc ja docinam na 10,5 naszą bazę, to sobie odkładamy na bok. No i drugi wymiar 20,5, i 20 pół, i pół, czyli zasada jest taka sama, prawda? Tym razem biorę kartkę i w dwóch rogach zaznaczam sobie, czyli tak 20,5 i pół tu, dwadzieścia i tu i tym samym sposobem układam nożyczek, prawda, na macie tutaj linijką i sobie to po prostu odcinam. Więc tutaj te pół centymetra dokładnie. A teraz ja sobie dotnę już tak. Zrzuciłam pudełku z wycinankami. Dobrze, akurat, że nie z tymi, które dzisiaj potrzebuję. <noise> Będę bawiła się w zbieranie. No nic, bywa. No dobrze, to teraz, jak już wiemy, jakie wymiary ma baza, tak dla pewności ona się otwiera wzdłuż tej dłuższej krawędzi. Docinamy sobie papier skrapowy i to będzie, słuchajcie, z tego bloczka oczywiście. Ten kwiatowy taki bardzo, bardzo kwiatowy. Wiesia pyta, na ile wystarczy mi jeden nożyk? Mówisz o trymerze. Trudno mi to powiedzieć. Na pewno nie staram się ciąć nim papierów złej jakości, bo to spowoduje... Już kiedyś o tym mówiłam zresztą. I jak są papiery słabej jakości, to potrafiam po kilku przejechaniach ostrzem po papierze już się stępić, więc unikam za wszelką cenę takich papierów słabej jakości. Papierów takich drzewnych. No. z takich... Już nie będę opowiadać dokładnie o co chodzi, no ale w każdym razie, dobra jakość papieru, wtedy naprawdę na długo nam wystarczają te nożyki. Więc, no i nie tniemy tektury. Tak, to na pewno nie tniemy tektury nożykiem. Do y, takim nowym. Ja mam używane takie, które już mi się stępiły na zasadzie tną, ale jeszcze y, papier tak, jakby szarpią, ale jeszcze nadają się do cięcia. No to trzymam je oddzielnie w pudełeczku i do cięcia te, które wymieniam sobie, używam tych, y, prawda, z takich już przytępionych, można powiedzieć. I teraz tak. No, to już bazę. Y, rozmiar. Skrapowego papieru też już znamy, prawda? Docinamy sobie 10 i 1 razy 20 cm i 1. Tak, tytanowe są długo, dłużej ostre, to prawda? Ja też używam tytanowych. Więc tutaj sobie docinam 10 i 1. I 20 cm, 1 mm. Czyli tutaj taki malusieńki paseczek nam odchodzi. I jak już to mamy docięte, od razu sobie wklejam. A od razu tu sobie to wklejamy. Dobra. Zobaczcie jak ja kleję. Ja zawsze daję klej dookoła, bo wtedy papier jak jest dobrze przyklejony, to się nie będzie odklejał, a w środku to taki większy zygzak po prostu i to wystarczy. Nie musi to być jakoś tak, wiecie, dokładnie pokryte klejem. Więc to sobie wklejamy. I teraz damy chwilkę osobom, które pracują Wiadomo, bez trymera czy też gilotyny, i przez. poczytamy sobie, co tutaj piszecie. trymer mi się przydaje, napisała Ola. No, też jestem tego zdania, ja sobie nie wyobrażam. Ja w ogóle wyszłam już w prawy, i gdyby mi przyszło teraz wciąć papier przy pomocy linijki e, i skalpela, to o, podejrzewam, żeby mi to nie wyszło. Czy oklejam tył kartki? Tak, o właśnie, możemy sobie to w sumie zrobić, bo wiecie, ja z przyzwyczajenia. Przyzwyczajenie zawsze, jak prowadzę na warsztaty i robimy tą ilość kartek dużą, prawda, to zawsze zostawiamy to sobie na ostatni warsztat. I z tego, co nam zostaje, dopiero oklejamy tył i środek, ale ponieważ tutaj akurat mamy wystarczająco, tak jakby, możliwości, żeby to zrobić, już teraz możemy sobie tak zrobić. Ja na tył wybieram żółty pastelowy kolor do tej kartki. E, powiem wam tak, ja myślę, że ja to zrobię po prostu, a gdyby ktoś, to będzie taki nasz przerywnik, e, można tak powiedzieć, gdyby ktoś nie nadążył po prostu sobie w środek i, i ten tył oklei później, prawda, to będzie dobry pomysł, żeby wykorzystać ten czas, a osoby, które sobie tną, będą mogły nadgonić, czyli tak jak wcześniej, 10 i 1, 20 i 1, to będzie mój tył, tak, całkowicie oklejone kartki są bardziej eleganckie. Cześć Basiu, tak, Basia tutaj nam napisała. Też jestem tego zdania. Ja zawsze oklejam zarówno tył, jak i środek. I tak też na warsztatach robimy. Zawsze tych materiałów jest tyle, aby również te kartki były oklejone wewnątrz. I tył też więc tutaj sobie oklejam. Na rogach maznęło mi się tak zbyt blisko krawędzi, więc żeby mi się tutaj nie rozmazało, ja pozwolę sobie tak tutaj paluszkiem ściągnąć ten nadmiar. No i przyklejamy sobie teraz ten tył. I środek od razu możemy sobie podejrzeć, jaki papier użyłam w tej kartce. Wewnątrz różowe. O, zobaczcie, pastelowe różowe. Tak postawiłam właśnie na to, żeby wnętrze tych kartek i tyły wybrać właśnie z tych takich bardziej gładkich papierów, czyli tak jak ten. Chociaż, czy to był ten, czy to był ten jasno różowy, bo tu są chyba dwa odcienie. Czyli ja się mylę. Tak, zobaczcie, bo jeden jest taki zielonkawy, różawy. No jeszcze raz, zerknę, to jest ten różowy, tak, czyli ten szukamy sobie tych z zielonymi kropkami po drugiej stronie. O, i te będą do środka. Te dwa. I teraz tu sobie będziemy to docinać, a za chwilę przejdziemy do następnej warstwy. Czyli tutaj 10 i 1 i 21. Tak, Bogusia pisze, że u Olgi w sklepie kupiłam ostatnio tytonowe ostrza. Tak, mam mam ostrza, więc zapraszam, gdyby ktoś jeszcze może nie korzystał z tytonowych A może mu zabrakło akurat. Zaraz też zadam pracę domową. Słuchajcie, na przyszły tydzień. Tylko dodam sobie ten środek. I jeszcze tutaj 21 i wklejamy. Ania pyta, czy oznaczacie swoje prace na tyle. Ja nie oznaczam, dlatego że ja nie sprzedaję. Ale wiem, że to jest dobry sposób, jeśli chodzi o kartki na sprzedaż. Dlatego że osoba udarowana po prostu będzie wiedziała do kogo się zwrócić jeżeli taką kartkę potrzebuje ale z drugiej strony powiem wam szczerze że niektórzy bo jeszcze kiedyś jeszcze sprzedawałam kartki teraz już tego nie robię ale wcześniej jak sprzedawałam to bywają klienci bardzo niezadowoleni że taka naklejka z tyłu się znajduje więc tutaj to też trzeba wziąć pod uwagę I teraz druga. Wklejamy tutaj drugi. I tak wygląda środek. Tutaj na to pójdzie jeszcze o tak, to jest przód. W ten sposób. Tutaj na tą stronę pójdą jeszcze życzenia, czyli biała kartka po prostu z życzeniami. Oczywiście, wypisanymi odręcznie. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem wypisywania odręcznych życzeń. Tutaj różowiutko. No tak, jak ktoś nie lubi różowego, to może o, o wybrać sobie bardziej taki pastelowy kolorek. Deski, nie pamiętam. Jeżeli ktoś się waha, to proponuję, tak jak ja to robię zawsze, czyli zaczekać do ostatniej kartki i z tych papierów, a, które nam zostaną, a na pewno zostanie ich sporo, będzie mógł sobie własny po prostu ten środek wybrać. Ja różowy akurat bardzo lubię, dlatego akurat dla mnie to nie jest żaden problem, że tu jest różowiutko. <laughs> Dobrze, mamy słuchajcie pierwszą warstwę, bo tak naprawdę to chodzi nam o te takie kompozycje dookoła. Ona i tak będzie tutaj w środku zasłonięta, dlatego na tą warstwę prawie zakrytą zawsze staram się wybierać takie strokate wzory właśnie, takie jakieś bogate kompozycyjnie, prawda? Natomiast tą gładszą część, która jest na wierzchu, którą sobie zaraz dotniemy, raczej jasną i stanowaną, dzięki temu ta kompozycja, którą umieszczę za chwilę też na tej kartce nie będzie się zlewała z tłem tylko będzie taka uwydatniona dobrze, to teraz docinamy sobie drugi, drugi kawałek papieru, bo potrzebujemy jeszcze drugi i to będzie o centymetr mniej Zarówno w tej, jak i w tej długości. I to będzie 9,5. Ja to zrobię na drugiej stronie, żeby nam się nie myliło. 9,5, prawda? A tu jest 20, więc 19,5. I taki pasek sobie teraz docinamy. Wanda pisze, ja uważam, że odręczne. I uciekło mi. Życzenia. Wiem, co chciałaś napisać. 9,5. Musiałam się upewnić. Według mnie są bardziej osobiste. To jest ten pasek, który będzie za chwilę wklejony tutaj. Ale jeszcze tego nie róbcie, więc nie, nie uprzedzajcie sytuacji. Teraz na to potrzebujemy... Papier, który będzie oklejał nam ten prostokąt. Ewan, ja nie umiem ładnie pisać, ale ja nie uważam, żeby to był problem. Wydaje mi się, że nawet odręcznie nieidealne pismo będzie dużo bliższe sercu niż taki wydruk z komputera. Takie jest moje zdanie. Nawet jeżeli nie lubisz swojego charakteru pisma, podejrzewam, że inni nie będą do tego przywiązywać takiej uwagi jak ty. Dlatego zachęcam do tego, nawet jeżeli nie lubicie swojego charakteru pisma, ja powiem Wam, też nie przepadam. Nie jest może jakoś okropnie nieestetyczne, można tak powiedzieć. Natomiast nie jest tak ładne, jakbym chciała. O, ale tym się nie przejmuję, więc też polecam. <laughs> Dobrze, teraz papier skrapowy na ten mniejszy prostokąt, czyli tutaj 9 i 4 wróć, jeden oczywiście oczywiście jeden przecież to ma być minus 4 mm 9 i 1 razy 19 i 1 i to jest papier skrapowy, a arkusz który wybrałam, to jest takie jasne tło z takim prawie prawie niewidocznym nadrukiem takie nawet chyba ręczne pismo ręczne, takie literki różowiuśkie, druga strona to zielony i teraz docinam 9 i 1. 9 i 1. 19 i 1. Zawsze sobie słuchajcie, sprawdzam, czy docięłam równo, bo zdarzają się krzywizny, nawet mnie. Więc tutaj to jest normalne i naturalne, że coś się może nie udać. Dlatego jak już mam sprawdzone, że wszystko jest dopasowane, mogę przykleić papier. Więc to około. I naklejamy. Karolina napisała, oj tam, ot tam, odczytując czujesz się jak Indiana Jones, <grym> jak masz satysfakcję, no, to jest y, y, fajna motywacja, można tak powiedzieć, do tego, żeby pisać, wypisywać ręcznie życzenia, ja sobie tutaj delikatnie poprawiam, bo widzę, że minimalnie krzywo nakleiłam, ale jest okej. Okay. Dobrze, teraz tutaj będziemy, słuchajcie, sobie naklejać za chwilę te dwie warstwy, ale, ale, nie tak po prostu, bo potrzebujemy dystans pomiędzy jedną, pomiędzy bazą a pierwszą warstwą. I wykorzystam do tego taśmę piankową 1 mm. Oczywiście, słuchajcie, może to być tektura 1 mm, może to być bermata 1 mm, mogą to być resztki po tekturkach. Tu już dla Was zupełna dowolność. Ja wykorzystam piankę, ale kto co ma, to po prostu klei. I teraz tutaj sobie wykorzystam tą piankę, po prostu odwinę kawałek. I zacznę kleić. Zawsze zostawiam takie pół centymetra odstępu i naklejając taśmę, to jest dość istotna informacja, nie naciągamy jej, tylko naklejamy tak delikatnie, w sensie nienaprężoną, po prostu układamy. Bo jeżeli zaczniemy ciągnąć, to nam się ta kartka tutaj, ta warstwa wygnie w takie C, a nie chcemy tego, więc tego nie robimy. A gdzie moje nożyczki, a tam. Więc tutaj ciach. I zobaczcie, luźniutko. Wtedy ta baza jest prosta. A jak naciągam, to ona mi się tak wygina, i to jest niefajne. Teraz tutaj kawałek. I teraz tutaj. Dookoła, jak widzicie, robimy sobie taką. Obklejamy. Można oczywiście to robić rzadziej. Nie muszą to być takie paski, dokładnie jak ja to robię. Mnie jest po prostu wygodniej. Po prostu mi wygodniej niż ciachać takie mniejsze kawałki. Bo można było robić to oszczędniej, prawda? Powycinać sobie takie paski powiedzmy po 2 cm i naklejać tak w odstępach. Jak najbardziej można byłoby to zrobić. No ale ile to nam czasu zajmie, więc ja, bym, ja już wolę tak jednym ciągiem i mieć z głowy. Dlatego teraz tu jeszcze wewnątrz naklejmy. Myślę, że wystarczą nam dwa paski w środku. I co? Bardzo ważna rzecz, jak nakleiliśmy taśmę, to dociśnięcie. Dociśnięcie każdej taśmy, bo ta taśma musi być doklejona do tego papieru, a nie tak sobie na nim leżeć. Więc każdą dociskamy, wtedy nam się to będzie trzymało. Ja użyję tektury 1 mm. No i super, pewnie, że tak. Yy, pianki, gdzie można kupić? Pianki można kupić u mnie w sklepie. Polecam serdecznie, mogę pokazać. Już zresztą pokazywałam na tym wstępie, jak one wyglądają. To są takie ogromne rolki. To jest rolka 3 mm, znaczy pianka 3 mm, a to jest 1 mm, więc tutaj, wiadomo, cieńsza to i rolka mniejsza. Ale tak jakby gdyby ktoś potrzebował, to zapraszam. Ja używam akurat niebieskiej osłonki, ale to jest tylko osłonka innego koloru. Taśma jest w zasadzie taka, takiej same ma właściwości, więc mnie jest łatwiej, bo po prostu widzicie, której taśmy akurat używam. Odklejamy sobie to. Teraz. Zapraszam serdecznie. Pierwszy papier w kwiaty, a drugi to jest taki biały z różowymi literkami. Druga strona zielona. Zaraz wam podlinkuję te taśmy. Zaczekamy przez chwilkę na osoby, które jeszcze tutaj sobie kleją, a ja w ten czas mogę w sumie wyszukać i podlinkować. Tutaj wklejam taśmę 3 mm wysokość jako pierwszą i jako drugą wklejam tutaj wklejam 1 mm. Gdyby stany się skończyły, to słuchajcie napiszcie do mnie, ja po prostu to uzupełnię, bo szczerze przyznam nie sprawdziłam ile mam w sklepie tego. Ale to może być mniej na stanie niż mam w rzeczywistości. Dlatego, gdyby się wyprzedały, to nie rezygnujcie, tylko napiszcie do mnie. I ja od razu myślę, że zaraz po live to zupełnie w razie gdyby coś. A teraz co ja robię? Nakładam klej na taśmę. Ale po co? Nie po to, żeby ta taśma lepiej się trzymała. Tylko po to, żeby mieć warstwę ochronną przed takim nagłym można powiedzieć przyklejeniem taśmy do mojej kartki. Osoby, które nie mają jeszcze wprawy, ja sama słuchajcie, nie mam takiej idealnej, więc też tak robię. Po prostu ta ta, ta, ta widzicie warstwa cienki paski kleju na taśmie powodują, że ja mogę sobie teraz ten pasek położyć na mojej kartce. Oczywiście ostrożnie nie dociskam go. Zobaczcie, leży. I teraz mogę przesuwać. To mi się nie przykleiło. Mogę przesuwać. Zobaczcie ten pasek papieru, który jest na górze, i ustawiać sobie spokojnie, bez stresu, że coś mi się krzywo naklei. I dopiero jak teraz uznaję, że jest równo. No prawie jeszcze tu. Jednym ruchem dociskam na środku i rozprostowujemy, rozcieramy po całości, żeby to się ładnie przykleiło. Ewa pyta, czy jest jeszcze dostępny kit. Tak, jeszcze ostatnie sztuki udało mi się zdobyć, bo to z papierami nie jest tak łatwo, bo niektóre z tych kolekcji są z kilku lat wstecz, dlatego nie jest łatwo. Ale udało mi się, słuchajcie, wyszukać tych papierów i dorobiłam jeszcze kilka kitów, więc gdyby ktoś miał ochotę, to w nowościach. Tam klikamy sobie w zakładkę nowości i tam oprócz tych arkuszy z grafikami, które narysowała moja córka, które też możecie sobie dokupić, znajdzie się jeszcze chyba ostatnich pięć kitów, tak mi się wydaje. Jeszcze będę szukać tych papierów, bo to najbardziej problematyczne są te zeszłoroczne kolekcje i wcześniejsze. Gdyby mi się jeszcze udało, to, to myślę, że dorobię, ale tu nie mogę obiecać. Czy wrzucę linka? Okej, okay, dobra, mogę wrzucić w sumie. Już sobie szukam. Klikamy w nowości. I tutaj. Tutaj będzie link do kitów. Dobrze, wracamy do naszej pracy, bo tak naprawdę już główną bazę mamy. Ale zanim przejdziemy już do układania samej kompozycji, to jeszcze praca domowa. Praca domowa polega na tym, że musicie, musicie sobie, no znaczy musicie, to może złe słowo. Bardzo bym Was prosiła żebyście przygotowali sobie dwa takie zestawy, a mianowicie mówię o, białym, o tym białym papierze, o bazowym, czyli dwie otwierane bazy o wymiarach 10,5 na 20,5 i dwa paski o wymiarze 9,5 na 19,5. Do tego już nie będziemy docinać, bo już wiecie, jakie wymiary, jak to zrobić. Dlatego już na następne warsztaty ja będę miała bazę, jak i ten prostokąt przygotowane, docięte. I was też proszę o to, żebyście sobie to docięli. A papier skrapowy już normalnie będziemy docinać wspólnie, więc o tym o się nie martwcie, tylko ten biały papier bazowy. Gdzieś wrzuciłam zdjęcie z wyciętymi elementami, które trzeba było przygotować na dzisiejsze warsztaty. Tak, w wydarzeniu. W wydarzeniu ono jest i na, i na fanpage'u, i na moim profilu, i w grupie Scrapbooking. Więc tutaj myślę, że bez problemu znajdziecie wydarzenie, i tam jest zdjęcie z wycinankami. Dokładnie tak. A teraz przechodzimy do tego, co lubimy najbardziej. Ja sobie teraz zmieniam tutaj ustawienie, żebyśmy wszystko dobrze widzieli. Bierzemy taśmę, raczej będziemy trójki używać, ale być może jeszcze sporadycznie jedynki też, bo ja lubię warstwami tak układać, żeby chociaż milimetr się różniło czasami. Czy wybieram się do łodzi? Myślę, że tak. Myślę, że do łodzi pojadę na zlot, bo o pewnie o zlot pytasz. I teraz tak, tu mam wycinanki. Jeszcze raz Wam pozwolę sobie tutaj pokazać z bliska, co trzeba było na dzisiejszy live przygotować. Ale odsyłam do tego wstępu, którego link do YouTube'a zamieściłam na samym początku transmisji. Gdyby ktoś jeszcze nie widział tego, tam dokładnie pokazuję, co trzeba przygotować i co wyciąć. Nie tylko na tą kartkę, ale ogólnie na wszystko. Więc to są wycinanki, i zaczniemy pierwszą bazę, pierwszą warstwę naszej kartki układać za momencik. Tak, na pewno gdzieś wrzucę informacje, i myślę, że możemy się umówić w jakimś miejscu. To spotkamy się, pogadamy na zlocie, także też bardzo się cieszę. Dobrze, wracamy do pracy, słuchajcie. I teraz tak, po pierwsze potrzebujemy te dwa piękne różowe kwiatuszki, które przykleimy sobie tutaj, w tym miejscu. Oczywiście, na piance. Ja na razie tylko tak wiecie, pokazuję, gdzie one będą za chwilę. Więc tego jeszcze nie przyklejajcie, bo potrzebujemy jeszcze piankę. Jaki wymiar mają jajka? A no właśnie, to w sumie jest dość istotna informacja. Już mierzę. To są te o rozmiarze 2,9, 2,8. To zależy jak kto wyciął. Około 3 cm. I teraz to. Teraz podklejamy sobie pianką, czyli bierzemy piankę 3 mm, czy tam kosteczki, kto co tam ma i lubi używać, oczywiście. Podklejamy. Zobaczcie. W dwóch tak jakby kierunkach, żeby nam się to nie przewracało, żeby ta wycinanka była stabilna. I jeszcze drugi. Ja wycięłam wszystkie jajka, i teraz nie wiem, które mam użyć. A zmierz sobie linijką i wybierz sobie takie większe. O, to może tak. Proporcjonalnie do kurczaka. Jak tak sobie zobaczcie, jeśli chodzi o te jajeczka, to tak jakby ten kurczak mieści się w tym jajku. Domek mniejszy. Domek mniejszy. Tu podpowiadam Ewa pyta. Basia pisze, że twoje wycinanki nie mają białej obwódki. Wydaje mi się, że wiele osób jak wycina grafiki, to zostawiają białą obłódkę, czy jest jakaś zasada, czy dobrowolność. Dobrowolność jak najbardziej. Można wycinać z obłódką, można wycinać bez obwódki. Tutaj nie ma jakiejś zasady. Po prostu. Każdy robi, tak jak lubi, co mu się bardziej podoba. Takie jest moje zdanie. A dlaczego ja lubię wolę i preferuję jednak wycinanie bez tej białej obwódki? Po pierwsze, to łatwiejsze. Wycinając białą obwódkę, żeby to wyglądało naprawdę ładnie, to ta obwódka musi być jednak równa. Nie możemy zrobić tak z jednej strony grubo, z drugiej chudo, tylko musimy w miarę możliwości wycinać to tak jakby równomiernie, prawda? Natomiast jeżeli mamy wycinankę taką jak ta na przykład i wycinamy ją bez obwódki, co ja często robię, po prostu możemy sobie skorygować wycinankę. Ja już pokazywałam chyba nawet na tym filmie wstępie, jak ja wycinam, bo tam wycinamy sobie trzy elementy: wycinamy sobie kurczaka, bazie i właśnie wianek. Wydaje mi się, że tam też była taka, taki fragment, gdzie ja sobie ścinam na swoje własne potrzeby, tak jakby dopasowywuję wycinankę, jak gdzieś mi listek nie podoba mi się zaokrąglenie, to sobie je ciach poprawiam. I tutaj mam wtedy taką wycinankę, jaka mi pasuje. 201 nawet, 203 nawet widzę, Kasiu, osoby oglądające. Także dziękuję Wam bardzo, naprawdę. Bardzo się cieszę. Dobrze, słuchajcie, zanim zaczniemy przyklejać już naszą pierwszą wycinankę, to ja zmierzę wysokość i powiem Wam, od którego punktu zaczniemy. Żeby nam było łatwiej zacząć, i odwrotnie, tak jak ułożyłam te kwiaty, one tak jakby te kwiatostany na boki się rozchodzą. I pierwszy można wskaźnik powiedzieć, że pierwszy element umieścimy na wysokości 3 cm. Więc tutaj 3 cm, jeżeli chcecie mieć dokładnie taką samą, tak jakby proporcję, zacząć w tym samym miejscu jak ja, to 3 cm kropeczka. I od tego miejsca będziemy zaczynać. Wklejam sobie pierwszy kwiatek dokładnie na środku. Wiecie, pisze, doszłam do wniosku, że orgi sposób jest lepszy. Ja tutaj nie, nie namawiam Was. To są moje odczucia, moje preferencje, ale proponuję sprawdzić. Po prostu jedną, jeden sposób, i drugi, żebyście sobie. Wybrali, co wam bardziej odpowiada, czy wycinanie z obwódką, czy bez obwódki. I teraz tutaj wklejam sobie na środku ten pierwszy kwiatuszek w tym miejscu. I drugi od razu też. No bo rośnie jak mi temperatura. Oj Kasiu, do zdruweczka życzę. I teraz zobaczcie, słuchajcie, jak przykleimy drugi kwiatek. Nie na tej samej wysokości na pewno, bo to wygląda bardzo nieestetycznie, nie jak takie dwa elementy jednakowo wyglądają. No ja tak nie lubię. Może ktoś tak lubi, więc ja to szanuję, ale moje oko, tak jakby mój, moja estetyka mówi mi, żeby przykleić ten kwiatek niżej. I... Przyklejam go po prostu jeden obok drugiego, delikatnie przechylony w lewą stronę, zobaczcie, ale niżej. Tak jakby ten zaczyna się na poziomie tego, który jest tego trzeciego, czyli jak mamy jeden, dwa, trzy, to tak jakby te są na tej samej wysokości, więc to jest nasza pierwsza, właściwie dwie pierwsze wycinanki. Następny element, jaki potrzebujemy, więc tutaj taki piękny kwiatek. Z takim czerwonym środkiem. Też go sobie od razu przyklejamy dwa kawałki pianki, żeby był stabilny. Pod listki nie. Ja to jestem takiego zdania, że ten element nie musi być tak obklejony dokładnie, bo gdyby się okazało, że potem coś nam jednak nie jest, wiecie, jest niedoklejone to po prostu wciśniemy sobie tą kostkę w dowolnym momencie. Nie ma takiej potrzeby tutaj tak ulepiać ciach, 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 ciach po całej wiecie tej przestrzeni. To nawet lepiej, bo potem mamy tak jakby lepszą możliwość podklejania sobie kolejnych elementów. Nie blokują nam te pianki dokładania kolejnych warstw, więc to jest też wygodne. To wklejamy sobie, słuchajcie, tym zielonym liściem, zobaczcie, bo mamy trzy listki, ten, który jest na górze. Przyklejamy sobie w ten sposób, bo budujemy teraz pierwszą warstwę, czyli tak jakby dookoła to, co będzie wystawało po bokach, bo środek i tak będzie za chwilę jeszcze wyżej, 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 ale ta dookoła. Część musi być też ładnie wykończona, dlatego tutaj ten liść właściwie będzie widoczny, te płatki, a ta, ta wewnętrzna część na pewno będzie przysłonięta. I teraz, tak teraz potrzebujemy słuchajcie, przykleić sobie tutaj piankę. Tak bez powodu na razie. Tu będzie nasze jajeczko pierwsze, ale to będzie wyżej. Natomiast na tej piance którą sobie tak tu wkleiłam koło tego kwiatka, damy bazie, więc tak jakby jedna z tych bazi. I zobaczcie tutaj, ja wybrałam sobie akurat do tego zostawu trzy większe, trzy większe i trzy mniejsze. Jak sobie przyjrzycie się na tych arkuszach, to tam są różne rozmiary tych bazi i do tej kartki potrzebujemy trzy większe, trzy mniejsze i tak jakby każdy po jednym z każdego rodzaju. I tutaj do tej akurat wybieram ten z tych większych, dlatego tutaj to a, osłonkę już odkleiłam OK. I teraz tutaj do tej pianki delikatnie wystającą poza obszar kartki doklejam sobie bazie. Teraz co dalej. Teraz bierzemy ten, który, ten kwiatek większy. Też go od razu kleimy na piankę. Musimy sobie rozszerzyć tą naszą pierwszą warstwę do dołu. Z jakiej kolekcji są te bazie? A te, kolekcji nie, a te bazie nie są z kolekcji. Bo to są grafiki narysowane przez moją córkę. Już Arkusz pokazuje, bo... Widzę, że nie wszyscy wstęp oglądali. Moja najstarsza córka Gabriela rysuje grafiki i poprosiłam ją, żeby mi wykonała tutaj zestaw takich obrazków właśnie wielkanocnych, typowo, typowo wielkanocnych, czyli związanych ściśle z tematyką Wielkanocy. No, i powstały tutaj bazie, te żółte kurczaczki, jajka w takich naturalnych kolorach. No i zajączki puchate. I ten arkusz dostaliście wszyscy ci, którzy kupili prawda, materiały. A gdyby ktoś miał ochotę w swoich kartkach użyć, można się mocno inspirować z tego, co dzisiaj powstaje. To zapraszam do mojego sklepu. Tam możecie sobie ten arkusz po prostu zamówić. I zakupić, więc polecam. Naprawdę są piękne te obrazki. Czy przyklejamy na piance 3 mm? Tak, cały czas teraz klejmy na trujeczce. A tak, przy okazji, to jeszcze od razu Wam powiem, że kartki, które powstaną na tym warsztacie, możecie sprzedawać. Możecie bardzo mocno się interpretować. Znaczy bardzo mocno interpretować warsztat, możecie się wzorować. Tutaj ja nie mam żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o to, natomiast będzie mi bardzo miło, jeżeli oznaczycie mnie. Nie za każdym razem, no jak widzicie robić 20 razy tą kartkę, to nie musicie za każdym razem oznaczać, że ona powstała na moim warsztacie. Ale ten pierwszy raz, jeżeli publikujecie kartkę albo ściśle wzorowaną z warsztatu, albo potem może wzorowaną czy interpretowaną, to będzie mi bardzo miło, jeżeli oznaczycie mnie w swoim poście, że powstała ona na tym warsztacie u mnie lub też była inspirowana nim, więc. Będzie mi bardzo miło i dziękuję od razu też za wszystkie oznaczenia. I teraz ten duży kwiat. Cały czas czekam, żeby go przykleić. Naklejamy sobie tutaj na dole pod tą bazią, tak żeby się zmieścił nam w tej pierwszej warstwie. Nie robimy poza, tylko tak tutaj, w ten sposób naklejamy. Następny, następny element to również ten biały kwiatek, bo ta, ta, właśnie ta pierwsza warstwa idzie taka delikatna. Dlatego teraz tu w tym miejscu naklejmy sobie kolejny ten biały, tylko oczywiście najpierw go na piankę. No i odklejamy. Bo Guzia pisze w końcu ktoś pokazuje łopatologicznie, jak kleić elementy. Cieszę się, że, że łopatologicznie nie to zależy mi na tym, żeby zawsze staram się jak najdokładniej wytłumaczyć. Więc tutaj sobie wklejamy. Myślę, że tak tutaj zetkniemy te dwa kwiatki, żeby nie zrobić dziury. Bo to tak trochę nieestetycznie będzie wyglądało później, to sobie nasuniemy te dwa elementy jeden na drugi i dokleimy w ten sposób. I teraz tutaj ten tą magnolię, którą mówiłam, że przegapiłam w wycinankach, dokleimy sobie tutaj na dole w ten sposób. I jak ja bym to tak zrobiła, że tutaj tą górą. Dokleję do tego kwiatka, natomiast brakuje mi tylko pod, tak jakby pianki z tej górnej części, żeby mi się to nie zapadało, więc tutaj sobie naklejam tylko w tej połówce, a tutaj ten czubeczek dajemy klej. Karolina pyta, czy wasze te będzie można otworzyć też na YouTube? Tak, ale nie dzisiaj, najwcześniej jutro będą. Będzie możliwość również z, z YouTube'a. Ale tam nie będzie na żywo, więc bardzo mi miło, że jesteście dzisiaj ze mną. Zawsze można troszeczkę zapytać o coś, porozmawiać. Dobrze, słuchajcie, teraz tutaj przydałoby się nam coś zielonego. Coś by się zielonego przydało. Ten środek, to słuchajcie, będzie za chwilę wklejony ten żółty kwiatek, ale nie chcemy go całkowicie tutaj tak jakby wklejać w tą dziurę. Po prostu mamy tutaj taką przestrzeń, którą możemy wykorzystać po prostu nakleimy tam pianki. Nakleimy tam pianki, czyli tutaj. Tej przestrzeni pustej nie musimy tam wklejać wycinanki. Można oczywiście, ale akurat w tym momencie nie potrzeba. Możemy tutaj sobie wkleić. Ja wkleję więcej troszkę, żeby mi się ten element tak jakby stabilnie trzymał. Dlatego pozwolę sobie tutaj wkleić takie oto podwyższenie do tego, co za chwilę przykleję. A będzie to ten żółty kwiatek. Więc teraz na żółty kwiatek druga warstwa pianek. W ten sposób. I zanim jeszcze odlepię te osłonki, to pokażę, jak to wkleimy. Wkleimy sobie tutaj dokładnie na ten środek o, w ten sposób. Tak może odrobinę w prawą stronę nawet przesunięte. Żeby nam tutaj też obok tej magnoli właśnie to zielone się pojawiło. Czyli listek tutaj. więc teraz jak już wiemy, co trzeba zrobić, to odklejamy sobie tutaj te osłonki. Odklejamy. Yy, mi Magnolię gdzieś pies ogonem na, <grym> na spokojnie. Beatko poszukaj, na pewno gdzieś jest. Na żółtym kwiatku też 3 mm, tak, 3 mm jak najbardziej, bo białą, e, tfu wróć. Ta 1 mm ma niebieskie osłonki, więc od razu widać, gdybym naklejała mniejszą, to bym używała tej niebieskiej. Więc teraz tutaj wklejamy sobie, e, myślę, czy nie tak właśnie jednak dać tutaj w bok tego. A tutaj damy tą małą gałązkę tylko taką. Bo zobaczcie, to są dwa listki. Jeden taki większy, jeden, jeden większy, jeden mniejszy. Więc tak przykleimy. Tutaj w tą tak jakby przestrzeń. Druga warstwa. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu jeszcze są takie dziury, ale tym się na razie jeszcze nie przejmujemy. Zaraz sobie z tym poradzimy. Widzicie? I to jest to. I teraz, tak jak mówiłam, tutaj na tej warstwie będzie to jajeczko jedno. Ja wybrałam z tego arkusza takie jaśniejsze, bo niektóre mają takie troszkę ciapki, można by powiedzieć, jakby przepiórcze były czy coś takiego. To tym razem do tej kartki użyłam tych takich bardziej gładkich. I to jedno jajko wykorzystam teraz. Bierzemy 3 mm pianeczkę, podklejamy jajko. Pytanie było wcześniej, jak ty to masz, że wszystko masz dokładnie przemyślane? Ja czasem idę na żywioł. W sensie warsztatów? Nie, no, jak tworzę, to nie mam nic przemyślanego. Po prostu siadam i to wychodzi ze mnie. Zawsze tak jest. Nigdy nie planuję, nie siadam, nie obmyślam, nie rysuję. Zawsze mam papiery. Siadam już wyci wycinanki. Zawsze muszę mieć wycinanki. Już wycięte, przygotowane. Nie tak, że wycinam, tam mi się podoba, to sobie tą wycinam, tam mi się podoba. Nie. Najpierw wycinam wszystko, potem siadam i z tego układam kartkę. Natomiast, jeżeli już są warsztaty, to wtedy mam już to przemyślane, bo staram się odwzorować wszystko tak jak najdokładniej. Co powstało na prototypie, bo ta pierwsza kartka to jest prototyp właśnie. I wtedy, no to już mam przemyślane, wtedy wiem, co, gdzie konkretnie mam przykleić. I teraz to pierwsze jajeczko przyklejamy sobie tutaj na tej bazie. Pamiętacie, tu jest ta kostka, która ona tak prześwituje, ponieważ ta bazia to taki cienki patyczek. No to tą piankę widać, ale żeby tą piankę zamaskować, to teraz przykleimy sobie tutaj to jajeczko. I tak delikatnie przechylone w lewą stronę, czyli tak na boczek, w ten sposób. I teraz domek. Domek możemy sobie już podkleić na pierwszą warstwę pianki, ale jeszcze nie będziemy go wklejać. Na razie sobie zaplanujemy, gdzie on ma być. Więc ja sobie najpierw domek tutaj podkleję. Też na dwa kawałki, żeby był dość stabilny. On będzie się znajdował tutaj, w tej części, tak jakby między tymi dwoma kwiatami, czyli nawet nie na środku, a tak bardziej po lewej stronie, ale to jeszcze za chwilę, bo to jeszcze nie ta warstwa. On będzie jeszcze wyżej o jedną warstwę, ale już w tym momencie możemy go sobie tutaj, tak jakby przyłożyć, żeby mieć, tak jakby, przemyślenia na temat tego, co będzie gdzie dalej, tak? I teraz, jak już wiem, że to będzie tu, to musimy sobie tutaj pod ten domek coś wkleić. I może to być po prostu jeszcze jedna warstwa pianki, bo tu jest dość płasko. Tutaj mam taką małą y, dziurkę jeszcze. To po pierwsze do tej dziurki sobie tutaj wrzucimy małą kosteczkę. W ten sposób bierzemy i tu. Puste miejsce. To sobie tutaj to doklejam, żeby mi się po prostu stabilnie to trzymało. Następne elementy. Natomiast tutaj odklejam z tego osłonki i teraz nakleję sobie jeszcze jedną warstwę. Za krótką piankę wzięłam, ale to nic. Po prostu sobie dorobię jeszcze jedną. A mam nawet odcięty kawałek tutaj. Słuchajcie, już z boku, więc wykorzystam. I pod domkiem mam dwie warstwy. Dwie warstwy. Widzicie? Wiecie, pisze, trzeba sobie pierwsze wyciąć, aby później łatwiej się robiło. Tak, na warsztatach też zawsze mówię, że wycinamy sobie grafiki, a potem dopiero z nich układamy, bo to jest zdecydowanie łatwiejsze. I teraz ten domek. Tutaj naklejamy tak, jak mówiłam, między tymi dwoma kwiatami. Czy tak, jakby y, to, ta zawieszka, o bo to chyba jest zawieszka, będzie się znajdowała delikatnie tutaj y, bliżej tego kwiatka środkowego, mniej więcej w ten sposób, ale nie na środku, to nie jest element na środku. Więc naklejamy. I co? I teraz możemy już wkleić małe kurczaczki, tak naprawdę. Zobaczcie, bo kurczaczki mamy duże: dwa duże, takie większe, właściwie średnie, bo na tym arkuszu były trzy wielkości. To z arkusza średnie i te małe. To więc te wracają z powrotem do pudełka. A małe kurczaczki podklejamy sobie kosteczkami. Magnolia mniejsza. Renacy zginął mały domek. <noise> Spokojnie znajdzie się na pewno. Chyba, że jakieś zwierzę pożarło. Ale wierzę, że się znajdzie. I teraz mamy dwa kurczaczki. One będą w swoją stronę, tak jakby oba do siebie, tak zwrócone. I tutaj ten pierwszy będzie siedział na tej zielonej łodyżce. Dlaczego? Bo ten kolor akurat, kwiatek sam w sobie jest piękny, natomiast ten odcień zielonego zupełnie nie pasuje mi do pastelowej Wielkanocy. Dlatego kurczaki posłużą mi do tego, żeby zasłonić te zielone badylki. Więc pierwszy kurczak tu. I taki sam zielony badylek jest w tym miejscu. Drugi kurczak, dlatego on jest wyżej. Tak jakby będzie wyglądał, jakby łapkami stał tutaj na tej chatce. I go tutaj naklejamy, żeby zamaskować ten zielony. No, nawet bym mogła odrobinkę niżej, ale już chyba nie odkleję. O, udało się. W ten sposób zamaskuje nam ten intensywny zielony kolor. to dalej. Dwie warstwy 3 mm, dokładnie tak. Na razie jeszcze ani razu nie użyłam jedynki, no nie licząc podklejania baz, prawda, między sobą. I teraz słuchajcie, tutaj w tą przestrzeń w tą przestrzeń tutaj znowu nam powstała taka dziura, więc ja tam sobie wkładam piankę w tym miejscu i do tej pianki przyklejam tutaj tą bazie, tylko ja ją rozetnę. Tym razem będę potrzebowała tylko tą środkową część, więc tutaj to odcinamy. Tak się zastanawiam, no tą tutaj też chyba odetnę, bo mi kurczaka weźmie zasłoni, więc Odcinam jeszcze tą malutką i do tej pianki tutaj, którą dołożyłam przed chwilą, doklejamy sobie tą drugą bazie. W tym miejscu ona odrobinkę tego kurczaka e, tak jakby zasłania, więc tylko odpinkę. I teraz następne jajo. Mam dwa jeszcze, takie jedno jaśniejsze, jedno ciemniejsze, to te jaśniejsze wybieram na przód. Podklejam je od razu dwoma kosteczkami. I teraz będę używać po raz pierwszy taśmy jedynki dodatkowo, bo to jajko będzie obok naszego domku, ale ono ma być wyżej niż poziom tej chatki, dlatego tu odkrywam, odrywam te osłonki i drugą warstwę pianki nakleimy sobie już jedynkę, czyli tutaj bierzemy teraz jedyneczkę i dwa kawałki. Zrobimy sobie piankę 4 mm, czyli odrobinę wyżej jak domek. I teraz naklejam te jajeczko tak, żeby ono delikatnie naszło mi na domek. Tak jakby będzie się kończyło równo z daszkiem, czyli jak tutaj jest spadzista część tej chatki, to to jajeczko tutaj nam przykrywa. Tą wódkę w ten sposób, żeby nie zrobić tutaj dziury między domkiem a jajkiem. I to jajko jest oczywiście o milimetr wyżej. Teraz drugie jajeczko, ale tutaj jest ta gałązka, taka owocki, i tutaj ona mi przeszkadza w klejeniu tego kolejnego jajka, a jednocześnie będzie można ją wykorzystać później, wiecie? Więc tak naprawdę to mogę. Czy obie gałązki wytnę. Na pewno wytnę tą. Zrobię to tak po prostu, takie ciachnięcie. Tego nie będzie widać, więc. To nie ma większego znaczenia, jak to odetniemy. Natomiast teraz to drugie jajeczko. Znowu na piankę. Na dwa kawałki. I teraz ono będzie niżej. Czyli tutaj na tym kwiatku z, z tym czerwonym środkiem przechylone bardziej w prawą stronę. Czyli tak. No i następną rzeczą, jaką sobie wkleimy, to jest teraz ta taka średnia kompozycja. Bo tu jeszcze mam taką malutką. Ona idzie na samą górę. Więc tak naprawdę teraz tu chociaż nie, jeszcze będziemy potrzebować tutaj jednej warstwy to teraz zrobimy tak, teraz tego kwiatka różowego z zielonym środeczkiem wkleimy tutaj obok, na tej dużej, to chyba też jest magnolia taka wielka Edytka nam się pogubiła ale to nie ma problemu, możesz sobie cofnąć można live cofnąć, zobaczyć gdzie tam coś mi umknęło i nadrobione, i wrócić do, do nas z powrotem. Już oderwałam osłonki, ale w sumie to się pośpieszyłam, dlatego że jeszcze tu będzie jedna warstwa z bazi. Dlaczego teraz tak spory kawałek pianki? Naklejam sobie tutaj blisko tych elementów wcześniej które zostały naklejone, bo tu na tą, zaraz na ten element dokleimy sobie, chociaż w sumie może odrobinę za długi, jednak go troszeczkę skrócę. O. I gdyby ktoś chciał, to ma 2 cm. I teraz do tego dwucentymetrowego kawałeczka przykleimy sobie tutaj te nasze małe bazie. Czyli tak. Tutaj taką sporo wysuniętą do dołu. Jedna. Tą drugą, tak nieco w bok. Tą piankę widać, ale to tym się na razie nie przejmujemy. I tutaj, jako trzeci element, to będzie taki. O, mam taki różowy owocek. Kwiatek. Nie wiem, co mi się za owockiem wzięło. Takie maleństwo, które naklejam sobie tutaj. Jako trzecie ogonkiem do tej pianki. Zobaczcie. Interesuje nas tylko ta powierzchnia, która będzie wystawała poza. To, co jest na piance, nie będzie widoczne. Więc to nas nie interesuje. Interesuje nas samo to. I teraz dopiero nakleimy sobie ten kwiatek z tym zielonym środkiem. W ten sposób, właśnie, żeby przykryć tą pianeczkę, która utrzymuje nam tutaj te te bazie i ten kwiatuszek. I teraz tutaj mus, musimy sobie wypełnić ten bok. Dodatkowo ten większy teraz tu wklejemy sobie w tym miejscu Czyli tym razem użyję cienkiej pianki, bo już nie chcę, żeby to tak było mocno widoczne, ponieważ w tym miejscu będzie to trudno zamaskować. Dlatego przecinam sobie kostkę na taką jedną trzecią mniej więcej. Przyklejam tutaj pod tym chudym ogonkiem. I teraz ten kwiatek tutaj unoszę sobie tutaj, zobaczcie, tą warstwę, tą. Ten kwiatek tu i tam ogonek wpycham do środka, tak żeby mi tutaj ten kwiatuszek tylko wystawał poza obszar mojej karteczki. Drugi element, który zrobię podobnie, tutaj wklejam sobie teraz tą taką bombelkową gałązeczkę, tutaj w ten sposób, tylko ona już będzie wyżej. Czyli tak jakby można by powiedzieć, że ją wkleję do tej pianki, która jest na której są bazie prawda, więc tam jest ta pianka tylko, że do pianki już nie przykleimy bo ona już jest dociśnięta ale tutaj, zobaczcie ta bazia w tym miejscu mogę sobie tą łodyżkę tutaj dokleić po prostu w ten sposób docisnąć do tej bazi. więc jak posmaruję sobie tutaj ten ogonek nawet mogę z obu stron, i teraz tutaj wcisnę w to miejsce, gdzie była ta bazia wcześniej wklejona. To ta gałązka z bąbelkami będzie wyżej wklejona, a nie będzie wymagała pianki. Więc trzyma się, a wypełniło mi ładnie tutaj już ten bok. I teraz jeszcze tak tą jedną nakleimy sobie tutaj przy jajeczku w ten sposób. Na razie możemy tak naprawdę samym ogonkiem, czyli tutaj ogonek, i przyklejamy do tego żółtego kwiatka, który będzie całkowicie zasłonięty, więc ten ogonek nam tutaj nie będzie y, przeszkadzał. Przyklejamy sobie to w ten sposób. I teraz ta fioletowa stokrotka. Na pewno, czy też margaretka, na pewno nie chcę tego żółtego środka. Potrzebuję tak naprawdę tylko tą jaśniejszą część. Bo tutaj jest jedna ciem, tak, jakby jasna, a ta jest ciemniejsza. Ta część będzie podkładką, warstwą do następnej warstwy. Ale jednocześnie delikatnie będzie ten koniuszek przebijał, więc to też będzie naprawdę fajnie wyglądało. Dlatego tutaj sobie naklejamy tą jaśniejszą stroną na zewnątrz, w tym miejscu, żeby przykryć ten ogonek, doklejony, żeby nie zasłonić do końca tej zielonej gałązki. Tak jakby delikatnie wsuwam pod to jajko, które jest na samej górze. I przyklejam w tym miejscu. Ona będzie zasłonięta, tylko ten, tak jakby brzeg będzie widać, więc na razie się tym nie przejmujemy, bo jak widzimy, to ona akurat tutaj nam bardzo nie pasuje do całości, ale to jest tak jakby podklejka, kolejna warstwa i tak dalej. No dobrze, a teraz ten żółty kwiatek. Tutaj mamy taką brzydką przestrzeń, chociaż może to za chwilę damy, jak dodamy warstwę, będzie nam łatwiej dopasować. Do tego wrócimy. I następną rzeczą jest teraz tutaj na samym środku umieszczenie kilku pianek, żeby wypełnić ten środek. Teraz tutaj jedna pianka, tak, jedna pianka, tak, żeby nam tutaj dało po prostu miejsce do przyklejenia kolejnych elementów. No i teraz to odklejamy, oczywiście. Ja już tam nie bardzo sięgam, to sobie nożyczkami pomogę. O, mamy to. I teraz ten element podklejamy na piankę, bo to będzie kolejna warstwa. Tutaj bardzo ciekawa rozmowa jest prowadzona, ale czytać nie będę. I teraz ten kwiatuszek naklejamy sobie tutaj na samym dole, on nam ma przykryć tak naprawdę e, tylko tą część, prawda, w tym miejscu, to łączenie między jajkiem, między budką a tymi piankami, czyli tak. Ten kwiatuszek wcześniej naklejony mógłby być trochę niżej w sumie. A jaka jest na to rada? Można to poprawić. Zobaczcie, bierzemy noży, nożyczki, ponieważ to jest na piance. To najprościej w świecie tą piankę wycinam. Najprościej w świecie ją wycinam, bo chcę, żeby ten kwiatek jednak był niżej. Przecinam ją na pół. Ona jest ciachnięta. Teraz to sobie można zrolować, bo jak będziemy ją ciągnąć, to nam się pianka podrze, ale jeżeli zrobimy takim ruchem przesuwalnym, czyli o w ten sposób, to ona nam się zroluje. Jakbyśmy chcieli odrywać na siłę, to się porwie, ale jeżeli zrobimy to w ten sposób, o tak, rolując, to nam się ta naklejka tutaj zroluje i odklei. I teraz mogę to poprawić. Mogę to poprawić. Czyli jeszcze raz dwa kawałki. Bo mi się przykleiło jednak za nisko. Całkowicie było przysłonięte i to powodowało, że to nam zginęło. Dlatego to robimy, poprawkę robimy. Czyli tu będzie o. W ten sposób. I mamy, mamy to gotowe. To teraz możemy sobie tu, po pierwsze, e, zobaczcie, tutaj jest warstwa. A tak jakby tu jest schodek niżej. Więc tam też sobie wepchnę piankę. Na ten schodek. Malutką pianeczkę. O, zobaczcie, tu. Żeby mi się tutaj nie zapadało to, co za chwilę przykleję. O, o tak, tylko nie docisnęłam jak trzeba. I teraz ten żółty kwiatek. naklejamy Naklejamy tutaj wsuwamy sobie żeby dokleić do tej części Ale pod ten różowy i pod te pozostałe w ten sposób żeby nam tutaj to ładnie wypełniło ten dół, żeby zamaskować te wszystkie łączenia, te pianki, które tam są w środku. Teraz możemy przykleić, słuchajcie, następny element. Czekajcie, co my tu sobie jeszcze przykleimy? Muszę wyciągnąć, co my tu jeszcze mamy. Kurczaczka możemy już tego jednego wkleić. Tak, możemy. Tego jednego kurczaczka możemy wkleić. Mamy dwa kurczaki i ten, który w lewą stronę patrzy. Tak, do góry kompozycja idzie dokładnie, tak. To będzie taka wielowarstwowa, grubiutka karteczka. I kurczaczek wędruje sobie tutaj do, naszego, do naszej kompozycji kwiatuszkowej, czyli tu w tym miejscu. Ukrywamy mu nóżki w kwiatach. Teraz powiem Wam, że brakuje mi tutaj czegoś do zasłonięcia tego fioletowego elementu. Musimy go sobie tutaj zasłonić. A, jeszcze jedna praca domowa, jeszcze o niej nie wspomniałam. Pamiętacie ten pasek, który nam został po odcięciu pierwszej warstwy? Tutaj pierwsza warstwa była odcięta. To został nam taki pasek. I teraz uwaga, te kwiaty są do wycięcia. Mam nadzieję, że Was to nie przerazi, ale zobaczcie, ja tylko zacznę, bo już odcinek o wycinaniu był, więc odsyłam do wstępu. Ale normalnie wycinamy sobie tutaj te kompozycje. W ten sposób, zobaczcie. One nam będą potrzebne do następnej kartki. Więc tu macie pracę domowa. Na pewno te dwie. Bo tak naprawdę w tych bloczkach, które tam były, to tych kwiatów nie było zbyt dużo. Ale jak najbardziej możemy wykorzystać te, które są na tym arkuszu właśnie. I teraz tutaj biały kwiatek. No dobra, wytnę ten jeden już jak zaczęłam. Więc tutaj te bazie to już musicie podjąć decyzję. Można je wycinać, ale można je pominąć. Czyli tak jak mówiłam, modyfikuję na swoją własną potrzebę. I zostawiam sobie tylko tą brązową gałązkę z listkiem. Tutaj tulipanek, Narcyz. tak mi się chyba kojarzy, że to właśnie on, to właśnie to. I tutaj te bąbelki, i na tym kończę. I to jak wygląda wycinanka. Z tego dodatkowego arkusza, więc od razu sobie ją prostujemy. To jest praca domowa. Do wycięcia jeszcze to. Ja wiem, że to jest ciachnięte, ale nam po prostu wykorzystamy sobie tą drugą stronę. Więc wycinamy ten kwiatek i wycinamy również ten tak, jakby który jest tak naprawdę jedna trzecia. Więc to jeszcze praca domowa. To odkładamy. A teraz muszę sobie tutaj jednak zanurkować do tych moich wycinanek, bo potrzebujemy jeszcze, nie wyciągnęłam tego, drugi jeszcze taki element. No bez tego ani róż, bo to potrzebuję jeszcze na drugą stronę w ten sposób tutaj, rozbudować tą kompozycję, żeby zasłonić ten fioletek. Więc mogę to tak przykleić w ten sposób, tylko trzeba będzie tutaj to jednak odrobinę skorygować bo te bazie mi zasłaniają kurczaka ewentualnie tak ale to wtedy te bazie trzeba będzie skorygować i tak sobie myślę, czy tak będzie lepiej tym białym, żółtym, czy jednak tym różowym chyba tym różowym bardziej mi się podoba czyli tak, ścinamy sobie tutaj te elementy bo one nam będą przeszkadzały zasłonią nam kurczaczka więc to odkładamy i teraz tą warstwę przyklejam na tym samym poziomie, co jest już ta, która tutaj jest. Czyli tutaj do tego, nawet mogę chyba tego białego wyrzucić jeszcze. Tak, wyrzucam tego białego. To też wycinam. Zobaczcie, ja cały czas wybieram sobie to, co mi odpowiada. Nie jest, nie jest tak, jakby nie jestem zmuszona użyć do tego, co jest akurat tutaj wykorzystane i teraz to sobie dokleję w ten sposób o, zobaczcie na piance czyli tutaj tak naprawdę muszę w tym miejscu dać piankę Odcięcie wsuwam pod ten element, który już jest tutaj naklejony. Zobaczcie, to co odcięłam, wsunęłam pod spód tutaj pod to, bo ten jest ładnie wykończony, ten był odcięty, więc ten pod spód i mamy już następną warstwę. Możemy sobie dokleić tutaj jeszcze trochę tych bazi. Na przykład tutaj taki ten dół jest pusty, więc teraz już naklej. Po prostu odrobinę kleju i w tym miejscu naklejamy sobie jedną bazie. Teraz listek. Mamy taki listek zielony. Ten ogonek troszeczkę sobie zetniemy, bo to takie chude, to nie potrzebujemy aż takiego chudego. Teraz tutaj znowu klej. I wsuwamy pod kompozycję tam głęboko, głęboko listki, które będą nam teraz tutaj do dołu fruwały, bo tak pusto w tym miejscu, a nie chcemy, żeby tak pusto było. Ok? Teraz tutaj prawa strona. Ale tak naprawdę to jeszcze tutaj bym dodała zielonego listka, bo tak tutaj jest zbyt kolorowo. Więc też odcinam ten mały chudy badylek. Smarujemy klejem tutaj ten duży liść i teraz w tym miejscu dodam sobie jeszcze zielony listek. O. No i teraz możemy się skupić już na tej części. Tutaj coś mi fruwa. Pozwolę sobie jedną kostkę tam pod spód dokleić. I teraz tu, tam wewnątrz, ponieważ tutaj coś mi fruwa. O, teraz jest dobrze. Hmm, czym robię zdjęcia? Aparatem robię. Nie robię telefonem. nie martw się Beatko, jeżeli nie nadążasz to odtworzysz sobie pierwszy raz to wiadomo, zawsze się dużo, dużo dłużej schodzi więc zobaczcie na tym etapie mamy tak wyglądają karteczkę, tak wyglądającą karteczkę ale to jeszcze nie koniec mamy tutaj tak jeszcze żonkile Mamy jeszcze jednego kurczaka, ale to za moment. Mamy jeszcze listek. Mamy jeszcze nawet bazie. A tu jeszcze jest jeden listek. Coś sobie jeszcze wy wyciągniemy i dokleimy. Także za chwilę ciąg dalszy. <grytanie> Beatka nie ma kitu i żałuje. No, zobaczę, czy są jeszcze w sklepie. <grytanie> w razie czego. Już sobie klikam odświeżam. Jest jeszcze. Jeszcze jest kit, więc jeżeli masz ochotę, to zapraszam. Dobrze, działamy dalej. Słuchajcie. Myślę, że już na tym etapie możemy przykleić tą warstwę następną, czyli teraz ten kwiatuszek. Taki bardzo liściasty. Podklejamy sobie piankami. Też dam kilka, żeby to było stabilne. Więc taki trójkącik nawet powstał, zobaczcie. Ta kartka z tych trzech chyba jest najprostsza, powiem wam. Ta co będzie za tydzień, to jest dopiero warstwowa. Także ta nie jest taka mocno warstwowa, jak ta co za tydzień będzie. Tam jest zdecydowanie dużo więcej elementów. Myślę, że za kilka dni wrzucę zdjęcie z tym, co na początek będzie potrzebne. I teraz ten kwiatek naklejam sobie tu na środku w ten sposób. Kolejna warstwa. To już prawie, prawie sam szczyt, ale jeszcze nie koniec. I co dalej? Teraz musimy możemy właściwie już dorzucić ostatniego kurczaczka. A potem będziemy już wykańczać, tylko dodamy to, co nam jeszcze tutaj ewentualnie można było dorzucić. Więc tutaj pianeczki na kurczaczka. Pianeczki na kurczaczka ostatniego. Odklejamy. I ten ostatni kurczaczek siedzi właśnie tutaj na tym kwiatku, ale tak, żeby nie przykryć tego największego kwiatka w środku, tylko tak, nieco z boku. Teraz możemy sobie dorzucić pozostałe elementy jeszcze. Odrobinę żółtego, można tak powiedzieć. Zaczniemy od najmniejszego żonkilka, bo mamy tutaj tak jakby dwa żonkile. To jest tak jakby trochę bardziej do narcyza podobne. Żółty. Więc naklejamy sobie tutaj. Ja zacznę najpierw od wklejenia może pianek na wszystkie trzy, to już będę miała z głowy. Tutaj sobie... Zanim, zanim dojdziemy do końca, bo to już prawie koniec, słuchajcie, to jeszcze trochę autoreklamy, można tak powiedzieć. Gdyby ktoś miał ochotę wykonać ze mną jeszcze takie trochę bardziej kolorowe kartki, może wrócę na górę. To jest warsztat z zeszłego roku. Ja mam, co prawda, tylko cztery. Ja Miałam tych kartek razy dwa, ale już zostały sprzedane, część, część wysłanych. Więc mam tylko cztery z tego zestawu zeszłorocznego. To już są takie bardziej energetyczne, można by powiedzieć, sielskie karteczki wielkanocne. Też oczywiście środek, tył klejone i tak dalej. Zobaczcie tutaj deski. To zapraszam serdecznie. U mnie w sklepie jeszcze mam kit z zeszłego roku i to nawet całkiem sporo. Bo wtedy zrobiłam ich bardzo dużo więc jeszcze całkiem sporo tych zestawów można sobie tutaj zrobić i jeżeli macie ochotę, to zapraszam, warsztaty jest kitem dostępne w moim sklepie to jest pięć kartek, nie trzy i takie bardziej właśnie kolorowe już sobie też tutaj wyszukam i zaraz Wam podlinkuję Słuchajcie, i to jest warsztaty 5 kartek z kitem. Jedyne 100 zł. Więc tutaj macie warsztaty 5, ze, 5 karteczek zrobicie sobie i będziecie mieć komplet. Też bardzo warstwowe. Dobra, link już wklejony. Zobaczcie też tutaj mamy gąskę, tutaj jest troszkę inna forma, bo tutaj z ramkami. Oparte są kartki na takich ramkach przestrzennych, każda zawiera rameczkę, ale też są to grubiutkie kartki. Zobaczcie, mam cztery, nie mam tej piątej, ale do obejrzenia w, na zdjęciach w sklepie tam. Więc to są cztery, normalnie w zestawie jest pięć. Więc gdyby ktoś miał ochotę, podoba wam się takie, jeżeli wam się podoba robienie karteczek razem ze mną, Tak wygląda kit do tego zestawu. Zobaczcie. Całe mnóstwo papierów dużych tym razem, też jest bardzo dużo wycinanych z różnych kolekcji. Tutaj nie uda Wam się skompletować tego zestawu raczej, chyba że ktoś już wcześniej miał tę kolekcję. Mały bloczek, oczywiście papiery bazowe, napisy, całe mnóstwo dużych arkuszy, wycinanek i pełnych arkuszy i też sporo tego zostanie, więc będziecie mogli z tego, co zostanie, wykonać sobie jeszcze przynajmniej dwie karteczki, własno, tak jakby według własnego pomysłu, na pewno tych wycinanek sporo zostanie. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. A kontynuując tutaj naszą pastelową wielkanoc, doklejamy sobie żółte kwiatki. Może od tego najmniejszego, tak jak mówiłam. I ten maluśki żółty kwiatenek będzie tutaj na tych jajeczkach, przy właściwie, bo ja go sobie tak tu wsunę delikatnie w tym miejscu, żeby to, ten żółty kwiatek tak tylko zaakcentował nam tutaj ten inny kolor. Dominuje tutaj właśnie różowy i żółty, a więc ten kwiatuszek będzie naprawdę, słuchajcie, pasował. Następny mały kwiatek z tych trzech to będzie drugi co do wielkości. Nakleimy sobie znowu tutaj z drugiej strony, tutaj obok tego zielonego listka. Zobaczcie w ten sposób. Także nie obawiajcie się, widzicie tutaj, ja pokazuję każdą wycinankę, gdzie dokładnie nakleić. Więc myślę, że nikt nie będzie miał problemu. Jeżeli ma materiały, to no wiadomo, trudniej jest samemu skompletować zestaw i tworzyć potem inspirując się. To już jest naprawdę niełatwe, Natomiast jeżeli macie materiały, to myślę, że postępując krok po kroku, bez problemu uda Wam się tę kompozycję ułożyć. Dobrze, mamy tutaj tak, jeszcze taką cudną małą zieloną gałązeczkę, to też ją sobie zaraz wciśniemy. Tutaj ją dokleimy. I dokleimy ją sobie, słuchajcie, w tym miejscu. Tutaj odrobinę zielonego. Po prostu do tych warstw, które są pod spodem. Ja sobie pozwolę tam kością głębiej troszkę docisnąć, bo ten patyczek to się tak nie chce sam trzymać, ale jak go tak dociśniemy, to będzie się trzymał. I zobaczcie, gotowe. Mamy listek. Jeszcze nie koniec, bo mamy takiego żółtego kwiatuszka, którego możemy dać w sumie tu na dole. Chociaż tak sobie myślę, czy nie wiem, czy ja go dam. No ale żeby było już tak jak wcześniej, to był w tej pierwszej kartce ten żółty, więc niech będzie. Dodajemy żółty kwiatuszek w tym miejscu. Nie, jednak dam go warstwę niżej, czyli odro... ociupinkę niżej. Ociupinkę niżej. Ja sobie tą kostkę zroluję i przykleję obok drugą, bo tak on sam tutaj na tej warstwie to nie wygląda dobrze ale jeszcze raz sobie zrobię podgląd gdzie mu to dać, żeby się dobrze trzymało, czyli w tej części tutaj na dole i w tej warstwie troszkę niżej, czyli nie na wysokości jak jest ten kwiatek pod kurczakiem tylko warstwę niżej o. tak, tak zdecydowanie lepiej zbyt mocno rzucał się w oczy jak był wyżej został nam jeszcze taki kwiatuszek myślę, że go wcisnę tu między warstwy na tą magnolię, czyli tylko wyżej jedną piankę 3 mm jak ta magnolia. Tutaj to wciśniemy tu, żeby wypełnić tą przestrzeń. I jeszcze mamy tak, tutaj z tego, z tych co odcięłam, to nie wykorzystam. To wyrzucam na śmieci, ale zostały mi jeszcze tutaj bazie. Które też sobie za chwilę poutykamy jeszcze. Czyli tak to myślą rozetniemy. I takie trzy sztuki jeszcze sobie wciśniemy. Tutaj na pewno nam po tej stronie bazi brakuje. Więc teraz je sobie tam wetkniemy. Odcinamy ogonek. Będzie bardziej się stabilnie trzymało, jak będzie miało na tych grubszych częściach tutaj. No i teraz tutaj wciskamy sobie. Jedną tu, też ją tam sobie pozwolę do środka docisnąć kością. Następna może ta króciutka taka, malutka to też ją sobie ostro tak skrócimy, podkleimy tutaj. Tak już nie tak mocno wystające, tylko tak o ciupinkę, więc mocno, mocno tam do środka. Tak naprawdę tylko te dwie kotki, chyba dobrze odmieniam, mniejsza z tym, wystają. I ostatni kawałek, ostatnia bazia będzie tu w tym miejscu, bo też nam tutaj brakuje, ale teraz podkleję ją od góry, czyli smaluję klejem na górnej części. I podkleję od spodu tej magnolii, która jest na samym końcu. Czyli tak to wkładam pod spód. Kością dociskam, ale tym razem od spodu kwiatka. O. Myślę, że już trzyma gotowe. No może odrobinkę przesunę w bok, żeby mi się nie nakładały tak mocno na siebie, żeby były bardziej widoczne. No. To koniec, już mam wszystkie elementy wykorzystane z tego, co sobie przeznaczyłam. Przypominam o wycinaniu, przypominam o tym, że można dołączyć do warsztatów tych wielkanocnych pięć kartek. Tutaj wysyłka szybko, poniedziałek, wtorek, w środę najpóźniej będą zestawy u Was te dostępy również więc można już właściwie wtorek, środa usiąść i robić a Was zapraszam na drugą część w piątek o 20 w tym samym miejscu co dzisiaj karteczka numer 2 to będzie chyba największe wyzwanie, bo ta jest najbardziej warstwowa, z zajączkami więc to będziemy robić za tydzień, również oklejona w środku, tym razem żółta. A dzisiaj żegnam się z Wami już. Bardzo serdecznie dziękuję za tak liczny udział. I co najważniejsze, czekam na Wasze kartki. Naprawdę, czekam. Będę bardzo wdzięczna za każde zdjęcie za każde oznaczenie na pewno skomentuję każdą karteczkę, w której mi oznaczycie no i tyle i dzisiaj żegnam się z wami do zobaczenia i miłego tworzenia mam nadzieję, że jak najwięcej karteczek powstanie, mogą być niekoniecznie z materiałów, skitów, mogą być wzorowane żegnam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa Pa!